W Sannickim Pałacu odbył się ostatni już w tym roku koncert chopinowski. Nie była to jak zwykle pierwsza niedziela miesiąca, jednak druga, ponieważ była najbliższa dacie śmierci Fryderyka Chopina. W duecie mogliśmy posłuchać Bogdana Kułakowskiego, który zasiadł przy fortepianie, a towarzyszył mu klarnecista Andrzej Wojciechowski. Poezje m.in. Tadeusza Różewicza, Marka Gerechuty oraz Wisławy Szymborskiej zaprezentował aktor Grzegorz Damięcki. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie, a jaki jest dźwięk jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbiera motyle? Nie, oni spytają was, ile? Ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży? Ile zarabia jego ojciec? A dlaczego właśnie Chopin jest inspiracją dla artystów? Ja myślę, że chyba przez to, że się Chopin urodził w ogóle, prawda? Bo jakby cała jego twórczość skazała nas tylko i wyłącznie praktycznie na fortepian. Jakoś od dziecka ten człowiek w zasadzie nie interesowało go zupełnie nic innego poza dźwiękami fortepianu. Stąd też myślę, że jest to rzecz absolutnie niepowtarzalna i unikatowa w skali historii muzyki, właściwie całego świata, że jeden człowiek pisał generalnie na jeden instrument. Każdemu z nas jest on szalenie bliski, choćby dlatego, że był bodaj czy nie największym polskim muzykiem w historii naszego kraju. Stąd chyba każdy marzy o tym, żeby wygrać konkurs chopinowski przysłowiowy, żeby grać tego Chopina wszędzie i ciągle tego Chopina nam jest mało jakby. No jest to absolutny fenomen. Przyznam się szczerze, że kiedy byłem w Azji, zwłaszcza w Japonii, to muszę powiedzieć, że tam się spotkałem rzeczywiście niemalże z histerią na punkcie Chopina. Jeżeli powiem taką fajną historię, że jesteśmy w hotelu w Hamamatsu, ja wchodzę do windy, tak się przyglądam się naokoło, się rozglądam i patrzę, a tam chyba coś, jakieś nuty są. Ja patrzę, przecież ja znam te nuty, patrzę, przecież to jest nocturn Chopina, który ja gram. Słuchajcie, fenomenalne zupełnie. Przyznam się szczerze, że w Polsce czegoś takiego nie spotkałem. To jest po prostu histeria, a my go kochamy, bo jest po prostu nasz i tyle. Muzyka Chopina zachwyca i inspiruje nie tylko grających na fortepianie, ale również na klarnecie. Skąd wziął się ten pomysł, który jest dla wielu zaskoczeniem, a zarazem wyzwaniem dla artysty? To jest dość długa historia i postaram się ją naświetlić. Zaczęła się w Nowym Jorku, kiedy byliśmy z Polską Filharmonią Bałtycką na turnę takim 2,5-miesięcznym w Stanach Zjednoczonych. Wszedłem w Lincoln Center do jednej z księgarni, do Juilliard Music Bookstore i tam jako klarnecista, dydaktyk, prawda, zacząłem wertować różne nuty, materiały dydaktyczne, może w poszukiwaniu jakichś ciekawostek dla siebie. I w szufladzie z utworami na klarnet z fortepianem znalazłem Chopina w opracowaniu Karola Respondka, który jest moim serdecznym kolegą z pulpitu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Jest na tyle skromnym człowiekiem, że nigdy się wcześniej nie przyznał do tego, że coś takiego zrobił. Dopiero podróż do Nowego Jorku pozwoliła mi odkryć jego twórczość i tak mi się to spodobało, że postanowiliśmy wspólnie z Bogdanem Kułakowskim wykonać ten cykl. Liczymy na więcej, bo mamy w planach mały album właśnie o tej tematyce. Podczas koncertu w Sannickim Pałacu została zaprezentowana specjalna wersja jednego z mazurków Fryderyka Chopina. I to właśnie trochę na zasadzie, powiedziałbym, tej legendy, o której mówiłem, że Chopin, pisząc ten mazurek, to jest jeden z ostatnich jego napisanych utworów, opus 67,
był już w dość kiepskiej formie i no tak legenda głosi, że podobno nie dokończył tego, jakby kończąc na dźwięku A, po czym zemdlał. W związku z czym sobie pomyślałem, że jest to o tyle barwne i takie na swój sposób symboliczne, żeby troszeczkę może dopisać taką współczesną wersję Chopina, którą ja tak rozumiem, że ktoś kiedyś bardzo fajnie powiedział, że gdyby żył dzisiaj Chopin, to pewnie by pisał może bardziej tak mniej romantycznie, a bardziej może właśnie w stronę takiej muzyki, no, różnych stylistyk. Tutaj w Sannikach zaprezentowaliśmy jeden z mazurków, był to mazurek Amol, jeden z końcowych mazurków, z dopisaną przez Bogdana Kułakowskiego cząstką. Była to cząstka improwizowana, utrzymana w stylu nieco jazzowym, nieco popowym, zatytułowana Tribute to Frédéric Chopin. Po wyjątkowym koncercie, gdzie można było usłyszeć połączenie klarnetu z fortepianem, goście zostali zaproszeni na otwarcie wystawy pana Alojzego Balcerzaka oraz jego dzieci. Jest to rodzinna wystawa, która ukazuje inną inspirację naturą. To myślę, że jeżeli chodzi o wszystkich, to niezmiennie. Ojciec jest zafascynowany pejzażem i poprzez uchwycenie chwili stara się pokazać piękno, które go otacza w momencie, kiedy w sumie każdego z nas, kiedy ma się otwarte oczy i spostrzega się to, co mamy wokoło. Moja siostra Martyna zajmuje się głównie przestrzenią pomiędzy jawą i snem i to jest dla niej inspiracją. A moje prace są już bardziej oderwane od źródła inspiracji. W nich też źródłem inspiracji jest natura, ale na tyle przetworzona plastycznie, że wyglądają bardziej abstrakcyjnie. Oczywiście najbliższe są dla mnie obrazy ojca, bo się przy nich wychowałem i bardzo często w wielu z nich widzę coś, co jest inspiracją również dla mnie. W innej formie oczywiście odczytuję to, co daje mi siłę do malowania i chęci do malowania, ale rzeczywiście w ojca obrazach widzę tego mnóstwo. A co jest dla mnie najważniejsze w tej wystawie? Myślę, że trzy różne spojrzenia na podobną inspirację w gruncie rzeczy. Bo żadne z nas nie sięga do sztuki zupełnie wyabstrahowanej od natury, od inspirowania się otoczeniem. Nie wchodzimy specjalnie na tereny bardzo oczywiście współcześnie modne, czyli opisywania tego, co się dzieje w świecie, różnych wydarzeń z różnych dziedzin i zakresów. Myślę, że przez to, że pomimo pewnej stagnacji w podejściu do źródła inspiracji, są to trzy przedstawienia tego samego. Alojzy, Martyna i Jasiek Balcerzakowie przedstawiają swoją rodzinną wystawę, która przyciągnęła wielu zwiedzających. Zapraszamy na kolejne koncerty oraz wernisaże do pałaców w Sannikach.